się stało. To niestety to wychodzą jednak te efekty tej naszej wąskiej kadry z tym trenowaniem. Jednak teraz w tym okresie, można powiedzieć późnej jesieni, to jest też ciężko z frekwencją na zajęciach w tych kilku godzinach. Na Orliku trenowaliśmy. Oczywiście to takie wytłumaczenie, bo może marne, ale jednak jest. No jednak nie trenujemy na boisku już powiedzmy właściwie dwóch tygodni, ten jeden sparing. No, pojechaliśmy do Chemka w czwartek, to prawda, na duże boisko. Ale gdzieś jednak wydaje się, że z tyłu głowy było, że bardzo ważne dla nas mecz, bo jak w przypadku wygranej byśmy się zbliżyli do tej drużyny, które tam są nad nami i można było myśleć o tym, żeby wioskę mieć troszkę łatwiejszą. I jednak potwierdza się to, że jednak pod tą presją nie za bardzo nam to idzie ta gra. Mamy problem z tym, żeby zawodnicy brali ciężar na siebie, troszkę odważniej pograli, piłką pograli. To wszystko takie szarpane, właściwie bez sytuacji zbyt wielu. I dzisiaj taki ten mecz, właściwie taki jeden z tych wielu, gdzie przegrywaliśmy właśnie przez jakiś taki jeden błąd. Do dzisiaj tam bramka to też z niczego się wzięła, bo bramkarz wybija piątkę, gdzieś na wysokości kolana piłka leci, mija Kowalika, Sieczko się źle zachowuje w defensywie. Oczywiście później jeszcze można było wybronić tej szesnastce, no ale tak mówię, no gdzieś zawsze czegoś brakuje i przegrywamy bardzo ważny mecz, no bo w tym momencie Andrychów odskakuje od nas na 10 punktów.